Dobrze, myślę, że możemy rozpocząć. Witam Państwa serdecznie, wszystkich dzisiaj tutaj zgromadzonych. Ja nazywam się Paulina Długosz, jestem reprezentantem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W imieniu dyrekcji, w imieniu Komitetu Sterującego i całego zespołu, który koordynuje program Biostratek, chciałam otworzyć dzisiejsze spotkanie dotyczące wszystkich informacji, które są niezbędne Państwu do tego, aby aplikować i ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu strategicznego Biostratek. W dniu dzisiejszym przekażemy Państwu informacje dotyczące ogólnych zasad, zarówno merytorycznych, jak i formalnych, które musicie Państwo spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Przekażemy Państwu też główne i najważniejsze informacje dotyczące kwestii finansowych, a także prawnych. Nasze spotkanie jest podzielone na dwie części. W tej pierwszej części będą ogólne informacje dotyczące naborów, później będziemy mieli krótką przerwę i w ostatniej części będzie blok poświęcony aspektom prawnym. Na końcu zaprosimy Państwa na mały poczęstunek. W takim razie zaczynamy. Chciałabym poprosić o zabranie głosu pani profesor Ewy Ratajczak, która dzisiaj reprezentuje komitet sterujący. Pani profesor jest przewodniczącym tego zespołu. Dziękuję bardzo. Ja w swoim imieniu, ale przede wszystkim całego komitetu sterującego chciałabym przywitać Państwa bardzo serdecznie i powiedzieć tak, to już trzeci konkurs programu strategicznego Biostratek, a więc ostatnia szansa na sięgnięcie po środki finansowe na badania ukierunkowane na środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo. Programy strategiczne to wyłonione w Krajowym Programie Badań bardzo ważne nurty czy dziedziny nauki i gospodarki, które wymagają wspomagania środkami publicznymi po to, aby rozwiązać bardzo ważne problemy dla kraju. Dlatego też programy strategiczne muszą być rozpatrywane i multidyscyplinarnie, i z szerszej perspektywy, i horyzontalnie po to, aby rozwiązywać problemy wyłonione w tym obszarze. Programy strategiczne są zbudowane dosyć ambitnie, bo ich celem jest przede wszystkim podniesienie konkurencyjności polskiej nauki w tych wyłonionych obszarach, w naszym przypadku w obszarze środowiska, rolnictwa i leśnictwa, ale jednocześnie bardzo ważny jest transfer wyników badań, transfer tego, co osiągnęliśmy w pracach badawczych i rozwojowych, do gospodarki. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale jednocześnie wykonalne i konieczne. Konieczne dlatego, że jak wszyscy wiemy, Polska, no niestety w rankingach jest stosunkowo daleko, na dalekich pozycjach, jeśli chodzi o poziom innowacyjności. I dlatego środki publiczne są ukierunkowane na to, aby stymulować, pobudzać wdrażanie wyników naukowych, wyników badań, wyników myśli intelektualnej do praktyki gospodarczej. Jak sytuacja wygląda, to mogę choćby podać takie liczby, że w Polsce stosunkowo mało jest wdrożeń, stosunkowo mało tej komercjalizacji wyników badań, podczas gdy na przykład badań demonstracyjnych, a więc tych, które są już tym bardzo bliskim etapem do wdrożenia, na przykład w Stanach Zjednoczonych to połowa takich badań, w Chinach 60% badań, w Unii niestety tylko poniżej 10%, w Polsce jeszcze gorzej. Dlatego też z budżetu państwa przekazywane są sferze nauki i gospodarki środki, które mają wspomagać, które mają zainspirować, stymulować taki sposób myślenia od nauki do gospodarki. Sama nauka to może być piękne hobby. Ważne jest, aby z pieniędzy publicznych finansować rzeczy użyteczne dla całego społeczeństwa. A właśnie Biostratek, myślę, jest takim bardzo specjalnym programem strategicznym, bo dotyczy przestrzeni przyrodniczej, a więc rolnictwa, leśnictwa, bo dotyczy zmian klimatu, a te nie mają, praktycznie nie znają pojęcia granic, bo dotyczą bezpieczeństwa żywnościowego, bo dotyczy ten program
zmian klimatu, to już powiedziałam, ale również zasobów naturalnych. A te, jak wiemy, są wyczerpywalne, nie zawsze odnawialne, nie zawsze racjonalnie nimi gospodarujemy. Wszystkie te czynniki powodują, że lepiej albo gorzej nam się żyje, a wszyscy chcemy lepiej. A więc środki właśnie z programu Biostratek służą ostatecznie naszemu lepszemu życiu, lepszej jakości życia. W ramach programu przeznaczono 500 milionów. W trzecim konkursie będzie rozdysponowanych 150 milionów i pewne takie oszczędności jeszcze z poprzednich dwóch rozdań. Jest to i dużo, i mało. Wiemy, 0,5 miliarda, niezła kwota, ale jednocześnie jest to na tle potrzeb stosunkowo mało. Dlatego bardzo ważny jest udział przedsiębiorców, udział sfery prywatnej, sfery pozabudżetowej z własnymi środkami. I tu muszę powiedzieć, że w ramach programu Biostratek mamy już wielki sukces. W programie było przewidziane, że środków pozabudżetowych w całym programie do tych 500 milionów ze sfery prywatnej dopłynie 10%. My po dwóch konkursach mamy już 30%. Mam nadzieję, że w trzecim konkursie jeszcze sfera prywatna dorzuci ze swojej kasy środki, bo również przecież będą czerpać przedsiębiorstwa korzyści z wdrażanych wyników badań. Na koniec pozostaje mi tylko powiedzieć tak, że życzę Państwu, żebyście Państwo mieli świetne pomysły na innowacyjne produkty, innowacyjne technologie, na systemy, które pozwolą rozwiązać różne problemy. Życzę Państwu też świetnych konsorcjów, takich, żeby były sprawne, żeby kompetencje partnerów się uzupełniały, były komplementarne i żeby wszyscy partnerzy wiedzieli, o co grają i w co grają. I życzę również tego dobrego spojrzenia, pozytywnego spojrzenia recenzentów, bo to też ważne ogniwo w ewaluacji projektów. No i na koniec tego, co się przydaje każdemu. Odrobiny szczęścia, bo tego trzeba. A ja za Państwa będę trzymać kciuki, za wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz głos zajmie koordynator programu, pani doktor inżynier Adrianna Pawlik. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja również serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu. Przekażę Państwu w swojej prezentacji zasadę ogólną ubiegania się o dofinansowanie w trzecim konkursie programu Biostratek. Podzieliłam tę prezentację na dwie takie części. W pierwszej części będą to zasady formalne, w drugiej części przedstawię Państwu zasady oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosków. Tytułem przypomnienia: cel główny i cele szczegółowe programu Biostratek. Jak Państwo zapewne wiedzą, celem głównym programu jest rozwój wiedzy w obszarach programu, który w założeniu ma prowadzić do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w pracach naukowych, w badaniach naukowych, pracach rozwojowych w dziedzinach programu, a także transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu. Do osiągnięcia celu głównego powinno przyczynić się osiągnięcie celów szczegółowych programu. Wśród celów szczegółowych twórcy programu wyróżnili rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach, które obejmuje program Biostratek, pobudzenie aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach programu, a także bardzo ważny aspekt i cel, przygotowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach programu. Podstawę prawną dla trzeciego konkursu programu Biostratek zawartą w regulaminie tego konkursu stanowi 5 aktów prawnych. Jest to m.in. ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań NCBR, także rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014.
Ja pozwoliłam sobie podkreślić te dwa ostatnie akty prawne, ponieważ wydaje mi się, że wskazane byłoby, gdyby państwo się z nimi zapoznali, ponieważ rozporządzenie dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis będzie na pewno dla państwa użyteczne jako członków konsorcjum, jako liderów konsorcjum, a w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 651 przez 2014 znajdują się między innymi definicje jednostki naukowej i przedsiębiorstwa, które również będą dla państwa, myślę, że użyteczne. W zakresie tematycznym trzeciego konkursu znajdują się cztery obszary problemowe. Jak państwo zapewne wiedzą, w opisie programu znajduje się tych obszarów problemowych pięć. Zgodnie z regulaminem konkursu, z trzeciego konkursu programu, został wyeliminowany obszar pierwszy, czyli bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, a pozostały takie obszary, jak widzą państwo na slajdzie, czyli racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej, leśnictwo i przemysł drzewny. W ramach każdego z obszarów problemowych znajduje się około 10, dokładnie do 15 szczegółowych zagadnień badawczych, które muszą państwo przyporządkować do swojego wniosku w systemie OSF. Wniosek może obejmować od jednego szczegółowego zagadnienia w jednym obszarze badawczym, problemowym, aż do dowolnej ilości praktycznie. To jest kwestia państwa wyboru, ile obszarów badawczych wybiorą państwo na zakres tematyczny swojego wniosku. Wnioskodawcą w konkursie jest konsorcjum naukowe. Jest to konsorcjum w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki przy założeniu, że minimalnie trzy podmioty muszą wejść w konsorcjum projektowym dla programu Biostratek, przy czym w tym konsorcjum musi znaleźć się co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca. Jest to definicja, którą państwo zapewne znają już z pierwszego i z drugiego konkursu i uzupełniająco do minimum trzech podmiotów: jednostka naukowa, przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna. Nowością w trzecim konkursie programu Biostratek jest możliwość, która została dopuszczona wyłącznie dla wniosków obejmujących obszar problemowy pierwszy, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, jako jeden z wybranych obszarów lub jako wyłączny obszar problemowy wniosku. Jest możliwość składania wniosku przez konsorcjum, w którego składzie brakuje przedsiębiorcy. Natomiast wówczas w tym konsorcjum muszą znaleźć się co najmniej dwie jednostki naukowe, a uzupełniająca do trzech podmiotów, jeżeli nie przedsiębiorca, wówczas inna jednostka organizacyjna, przy założeniu, że ta inna jednostka organizacyjna będzie posiadać zdolność do wdrożenia wyników projektu. Kilka zasad ogólnych dotyczących projektu. Regulaminowe wymogi w odniesieniu do projektu to między innymi fakt, że projekt musi być zgodny z zakresem tematycznym trzeciego konkursu programu, który wymieniłam przed chwilą. Zakres tematyczny stanowi załącznik numer 2 do regulaminu konkursu. Wyniki projektu muszą prowadzić do osiągnięcia celu głównego i przyczyniać się do osiągnięcia celów szczegółowych programu Biostratek. Projekty powinny przyczynić się bezpośrednio do osiągnięcia opisanych w programie wskaźników. Wskaźniki mogą państwo znaleźć w załączniku numer 3 do regulaminu. Dodatkowo takie informacje ogólne od nas. Są to kwestie, o które często państwo pytają. Otóż każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum musi czynnie uczestniczyć w realizacji co najmniej jednego z zadań wyodrębnionych w harmonogramie. Zarządzanie projektem nie może być odrębnym zadaniem. Musi być wpisane w inne zadania, natomiast takie zadanie jak koordynacja czy też zarządzanie nie może być wyodrębnione w projekcie i nie ma możliwości podzlecania wykonywania badań w obrębie konsorcjum. Projekty muszą obejmować zarówno fazę badawczą, jak i fazę przygotowań do wdrożenia, czyli tak zwaną fazę A i fazę B. W ramach fazy badawczej mogą państwo podejmować badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe z pewnymi zastrzeżeniami, o których powiem za chwilę. W fazie przygotowań do wdrożenia następuje przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej. W regulaminie konkursu wyszczególniono pewne działania, które mogą państwo podjąć w ramach fazy B, natomiast nie jest to oczywiście katalog zamknięty działań. Wyszczególniono takie działania jak badanie społecznego i gospodarczego zapotrzebowania na przyszły produkt,
sporządzanie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej, opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu, a także przykładowo działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej. Długość trwania fazy przygotowań do wdrożenia to maksymalnie 18 miesięcy. Należy pamiętać o tym, że faza przygotowań do wdrożenia musi być prowadzona przez podmioty posiadające zdolność do zastosowania w działalności gospodarczej wyników projektu, generalnie po zakończeniu fazy badawczej projektu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach możliwe jest prowadzenie równolegle fazy A i fazy B, natomiast w tym przypadku są pewne obostrzenia, to znaczy biorąc pod uwagę oczywiście to, że faza B nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy, realizacja fazy B nie może się także zakończyć wcześniej niż realizacja fazy A. Łączny okres realizacji fazy A i fazy B to maksymalnie 36 miesięcy. Nie mogą Państwo planować projektu dłuższego niż 3 lata. Przy czym w trakcie realizacji projektu, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli ocena merytoryczna takiego wniosku wykonawcy będzie pozytywna, możliwe jest wydłużenie okresu realizacji projektu maksymalnie do 60 miesięcy, w tym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia może trwać maksymalnie 24 miesiące. Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem trzeciego konkursu programu. Sytuacja taka również miała miejsce i w pierwszym, i w drugim konkursie programu i było to regulaminowo dopuszczone. To znaczy, że koszty kwalifikowane mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku. Ponieważ nabór w konkursie trwa do 30 września bieżącego roku, przypuśćmy, że wniosek zostanie złożony dzień przed zakończeniem naboru, czyli wysłany do NCBR 29 września bieżącego roku, wówczas początek realizacji, pierwszy dzień realizacji projektu to może być ten dzień, aczkolwiek no, rekomendujemy jednak rozpoczynanie pełnym miesiącem realizacji projektu od pierwszego każdego miesiąca. Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji kosztów kwalifikowanych jest przyznanie wnioskodawcy dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz oczywiście zawarcie z centrum umowy o wykonanie i finansowanie projektu. Czyli mogą Państwo ponosić koszty już od dnia złożenia wniosku, ale zawsze robią to na własne ryzyko. Budżet konkursu, jak już Pani Profesor wspomniała, wynosi 500 milionów złotych. Na pierwszy i na trzeci konkurs, budżet programu 500 milionów złotych, na pierwszy i na trzeci konkurs przeznaczono 150 milionów złotych. Przy czym tutaj różnica pomiędzy konkursem trzecim, a konkursem drugim i pierwszym jest taka, że minimalna kwota kosztów kwalifikowanych na realizację projektu w trzecim konkursie programu Biostratek nie może być niższa niż 5 milionów złotych. Proszę zwrócić uwagę, że dotychczasowo była to minimalna kwota dofinansowania, ona wynosiła 10 milionów złotych, natomiast w tym konkursie mamy minimalną kwotę kosztów kwalifikowanych, czyli liczy się zarówno dofinansowanie, jak i wkład własny. Całkowity koszt projektu nie może być niższy niż 5 milionów złotych. Kilka słów o pomocy publicznej. Maksymalna intensywność pomocy publicznej, która udzielana jest przedsiębiorcom, zależna jest od rodzaju badań i zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalnie przedsiębiorca może otrzymać dla badań przemysłowych od 50 do 70% kosztów kwalifikowanych dofinansowania. Duży przedsiębiorca oczywiście otrzymuje najmniej 50%, średni 60% kosztów kwalifikowanych dofinansowania, natomiast mikro lub mały przedsiębiorca aż 70% kosztów kwalifikowanych dofinansowania. Dla prac rozwojowych te wartości odpowiednio układają się od 25 do 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorcy. I proszę zwrócić uwagę, że te wartości, które są podane na slajdzie, są to wartości maksymalne. W regulaminie mamy regulaminowy wymóg wniesienia o 15% większego wkładu niż poziom pomocy publicznej dla danego przedsiębiorstwa. I tutaj w tych wartościach 15% jest już ujęte. Żeby uzyskać maksymalny poziom pomocy publicznej, o której mówiłam na poprzednim pokazywaniu na poprzednim slajdzie, należy również zaznaczyć przynajmniej jeden z warunków zwiększenia pomocy publicznej na prace rozwojowe i badania lub badania przemysłowe. Przy spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków
intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych. I mogą to być takie warunki jak skuteczna współpraca z co najmniej między dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, przy założeniu, że żaden z nich nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Skuteczna współpraca z co najmniej jednym mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca o charakterze transgranicznym. Także współpraca między przedsiębiorcą a jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, które ponoszą co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych i mają prawo do publikowania wyników projektu. Również warunkiem zwiększenia intensywności pomocy publicznej na prace rozwojowe i badania przemysłowe jest warunek rozpowszechniania wyników projektu, na przykład za pośrednictwem konferencji, czasopism naukowych, ewentualnie oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu. W przypadku innych podmiotów, czyli innych jednostek organizacyjnych, pomoc publiczna nie jest udzielana. Jest to dofinansowanie centrum i intensywność dofinansowania na realizację zadań wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych w fazie badawczej. Jeżeli chodzi o badania podstawowe, o których wspominałam wcześniej, koszty kwalifikowane tych badań mogą wynosić wyłącznie do 10% kosztów kwalifikowanych całego projektu, przy czym dofinansowanie na badania podstawowe udzielane jest wyłącznie jednostkom naukowym. Finansowanie fazy przygotowań do wdrożenia każdorazowo, niezależnie od tego, jaki podmiot będzie ją realizował, nie przekracza 90% kosztów kwalifikowanych jej realizacji, czyli niezależnie od tego, jaki podmiot realizuje, jest zobowiązany do wniesienia w fazie przygotowań do wdrożenia 10% wkładu własnego. Przedstawiłam na tym slajdzie taką tabelę, która obrazuje pomoc publiczną, pomoc de minimis, a także pomoc inną w zależności od fazy, w zależności od rodzaju badań i w zależności od jednostki, która się o dofinansowanie ubiega. Ta tabela szczegółowo rozpisana i z opisem wszystkich wartości dostępna jest u nas na stronie w zakładce trzeciego konkursu programu Biostratek, także serdecznie zapraszam do zapoznania się z nią. Myślę, że będzie dla Państwa pomocna przy formułowaniu kosztorysu i harmonogramu wniosku. Teraz chciałabym przejść do oceny wniosku w konkursie. Ocena wniosku dzieli się na ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Podczas oceny formalnej sprawdzamy, czy wniosek spełnia kryteria, aby można było go uznać za prawidłowo wypełniony i skutecznie złożony. Jest to między innymi spełnienie warunków uczestnictwa określonych w regulaminie. Chodzi tutaj głównie o skład konsorcjum projektowego. Złożenie wniosku w wymaganym terminie, prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku, nieprzekroczenie maksymalnej objętości oraz zgodność z określonymi wymogami formatu opisu projektu, spełnienie warunku dotyczącego minimalnej kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, czyli 5 milionów złotych oraz załączenie do wniosku wymaganych dokumentów. Podkreśliłam tutaj kryterium numer 3, czyli prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza wniosku oraz kryterium numer 6, ponieważ chciałabym powiedzieć Państwu nieco więcej o tych kryteriach. Jeżeli chodzi o prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza wniosku, proszę zwrócić uwagę na to, w jakim języku powinien być wypełniony wniosek. Generalnie w części formalnej wypełniamy wniosek w języku polskim lub ewentualnie po polsku i po angielsku. Na przykład w przypadku streszczenia wymagane jest i po polsku i po angielsku. W części merytorycznej generalnie wypełniamy wniosek w języku angielskim. Jest to spowodowane faktem, że część wniosków ocenianych jest przez ekspertów merytorycznych i dlatego eksperci otrzymują tę część wniosku, która wypełniona jest w języku angielskim. Również polscy eksperci otrzymują w języku angielskim. Prośba do Państwa o wypełnienie danej części wniosku w danym języku jest widoczna w systemie OSF. Jeżeli jest potrzeba, aby wypełnić pewne części wniosku, to są przeważnie niewielkie części jak tytuł zadania czy nazwa aparatury, dwujęzycznie, czyli po polsku i po angielsku, również taka prośba będzie widoczna w systemie OSF. Mają Państwo do załączenia kilka plików PDF z informacjami o projekcie. To są te informacje, które podawane są w języku angielskim. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na podpinanie odpowiednich plików w odpowiednich miejscach. I jeżeli chodzi o harmonogram, jest tam sekcja
cost justification, czyli uzasadnienie kosztów dla każdego zadania, dla każdej kategorii. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na wypełnienie wszystkich pól i wpisywanie uzasadnień dla planowanych kosztów we wszystkich kategoriach, ponieważ tak naprawdę, jeżeli chodzi o prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza wniosku, jest to kryterium formalne, które najczęściej decyduje o odrzuceniu wniosku, o nieskierowaniu go do oceny merytorycznej, ponieważ nie wszystkie pola są prawidłowo wypełnione. To zdarza się rzadko, natomiast uczulam Państwa na te kwestie, ponieważ czasami się zdarza. Jeżeli chodzi o załączniki, czyli kryterium numer 6 oceny formalnej, mają Państwo możliwość jednorazowego uzupełnienia załączników. Termin na uzupełnienie załączników to jest 7 dni, no jest to bardzo krótki termin, dlatego prosiłabym o przyłożenie, zwrócenie uwagi na załączane pliki. Przede wszystkim na to, aby pliki były podpisane przez osoby, które widnieją w KRS-ie lub podpisane przez osoby, które są upoważnione. Jeżeli są osoby upoważnione, to proszę także załączać pełnomocnictwa. Pliki powinny mieć daty. Oczywiście nie zawsze jest to wymagane, także proszę zwracać uwagę na to, co w danym pliku się znajduje. Jeżeli we wzorze jest data, proszę tą datę oczywiście wstawiać, bo inaczej niestety będziemy Państwa prosić o wymianę załączników w terminie 7 dni. Dla wszystkich członków konsorcjum w trzecim konkursie programu mamy takie załączniki do załączenia do wniosku jak oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych, formularze PNT-01, to są kopie formularzy składanych do GUS-u, kopia ostatniego formularza, czyli formularza za rok 2015 oraz formularze ewaluacyjne. Te formularze są dostępne u nas na stronie do ściągnięcia, one są również dostępne w systemie OSF. Mogą Państwo je ściągnąć w momencie, kiedy we wniosku wpiszą Państwo członków konsorcjum, wówczas odpowiednie formularze do ściągnięcia pojawią się w sekcji załączniki dla danego członka konsorcjum. Dla lidera konsorcjum mamy takie załączniki jak oświadczenie woli i harmonogram płatności. Inni członkowie konsorcjum nie widzą w systemie tego załącznika, nie mają tych dwóch załączników do załączenia. I dla przedsiębiorców, jeżeli ubiegają się o pomoc publiczną lub pomoc de minimis, zobowiązani są do załączenia odpowiednich formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o dany rodzaj pomocy. Ewentualnie, jeżeli ubiegają się o pomoc de minimis i otrzymali pomoc de minimis w ciągu ostatnich 3 lat, zobowiązani są do załączenia zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis. Także obowiązkowym załącznikiem dla każdego przedsiębiorstwa jest informacja o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Natomiast dla dużego i średniego przedsiębiorstwa obowiązkowo muszą Państwo załączyć skany sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata. Na koniec odnośnie do załączników, że taka uwaga, ponieważ jest jedno oświadczenie we wniosku, ono nie jest załączone jako PDF, muszą Państwo jedynie wypełnić, kliknąć tak lub nie we wniosku. Jest to oświadczenie dotyczące podwójnego dofinansowania i równocześnie niezalegania ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Proszę zwrócić uwagę na dopisek przy tym oświadczeniu. Ten dopisek jest widoczny zarówno w regulaminie, jak i w systemie będzie widoczny, jeżeli wnioskodawcą jest wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej lub komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, nie będący akcjonariuszem w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, wymagane jest oświadczenie odnoszące się do tego wspólnika lub komplementariusza oraz dla spółki. To znaczy, że jeżeli w systemie zostanie zaznaczony jako wnioskodawca, współwnioskodawca, zostanie zaznaczona wybrana opcja spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna, wówczas w sekcji załączniki pojawi się dodatkowy załącznik z oświadczeniem o tej właśnie treści, jaką widzą Państwo na slajdzie, do załączenia dla podmiotów, które we wniosku nie występują. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że rzeczywiście ten załącznik się pojawi, natomiast nie będzie on Państwa dotyczył, prosimy wtedy o załączenie w tym miejscu, w miejscu tego załącznika, oświadczenia, że ta sytuacja nie dotyczy Państwa spółki. Przejdę teraz do oceny merytorycznej wniosku, już powoli zbliżamy się ku końcowi tej prezentacji.
W ocenie merytorycznej wniosku, proszę Państwa, znajduje się ocena ekspercka, podobnie jak w pierwszym i drugim konkursie programu Biostratek, także ocena Komitetu Sterującego, podobnie jak w drugim konkursie Biostratek. W ocenie eksperckiej dokonywane jest 5 recenzji. Recenzenci wypełniają formularz recenzji w 7 kryteriach oceny, w tym są 2 kryteria niepunktowane, 5 kryteriów punktowanych. Następnie, jeżeli wniosek przekroczy progi w każdym z kryteriów punktowanych przez ekspertów, otrzymuje pozytywną ocenę merytoryczną i zostaje skierowany do oceny przez komitet sterujący. Przy założeniu oczywiście, że komitet sterujący nie ocenia wszystkich wniosków we wszystkich kryteriach, a jedynie ocenia te kryteria, w których eksperci nie byli w pełni zgodni co do swojej oceny, czyli w danym kryterium oceny muszą różnić się przynajmniej o 1 punkt, żeby takie kryterium podlegało ocenie przez komitet sterujący. Komitet sterujący może podtrzymać ocenę ekspercką, tę średnią ocenę ekspercką, która jest końcową oceną ekspercką i wówczas nie musi wpisywać uzasadnienia dla swojej oceny, jeżeli ją podtrzymuje. Jeżeli komitet zdecyduje o zmianie oceny w danym kryterium, wówczas w karcie oceny merytorycznej, którą pokażę Państwu za chwilę, pojawia się pole do wypełnienia dla komitetu sterującego na uzasadnienie zmiany oceny eksperckiej. Końcową ocenę merytoryczną stanowi ocena ekspercka lub ocena komitetu sterującego w tych kryteriach, w których komitet sterujący będzie oceniał wniosek i stanowi to prostą sumę wszystkich ocen we wszystkich kryteriach. Wśród kryteriów, podobnie jak w pierwszym i w drugim konkursie, one się nie zmieniły. Mamy stopień, w jakim wykonanie projektu przyczynia się do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych programu, czyli tak zwany strategiczny charakter projektu. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że maksymalnie do zdobycia jest 10 punktów, natomiast bardzo wysoki jest próg, który musi zostać przyznany dla wniosku. To jest 8 na 10 punktów, inaczej wniosek otrzyma negatywną ocenę merytoryczną. Wartość naukowa projektu jest to drugie kryterium oceny merytorycznej i tutaj wartością progową jest 7 punktów na 10 możliwych do zdobycia. Natomiast dla 3 pozostałych kryteriów, dorobek i potencjał wnioskodawcy, możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce i przewidywane efekty ekonomiczne i społeczne projektu, próg wynosi 3 na 5 punktów możliwych do zdobycia. Sumując wszystkie punkty, mogą Państwo maksymalnie otrzymać 35 punktów w ocenie końcowej wniosku. Natomiast aby wniosek przekroczył wszystkie progi we wszystkich kryteriach, musi otrzymać co najmniej 24 punkty. Kryteria dodatkowe, te niepunktowane, o których wspominałam przed chwilą, to zasadność planowanych kosztów oraz możliwość osiągnięcia zaplanowanych wartości docelowych wskaźników w projekcie. W odniesieniu do zasadności planowanych kosztów, eksperci oceniają zasadność i adekwatność wnioskowanych kosztów we wszystkich kategoriach projektu, oprócz oczywiście kategorii O, która jest kategorią, która nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli chodzi o osiągnięcie zaplanowanych wartości docelowych wskaźników, eksperci także oceniają tak lub nie i weryfikują, czy wskaźniki są możliwe do osiągnięcia i dodatkowo, czy zapewniają wysoki poziom naukowy i innowacyjność projektu. Na slajdzie przedstawiona jest karta oceny merytorycznej wniosku. Tak ona wygląda i opisuje w zasadzie to, co powiedziałam przez ostatnie kilka minut. Jak Państwo widzą, mamy 5 recenzji. Końcowa ocena ekspercka jest średnią z tych 5 recenzji w każdym z kryteriów. Następnie ocena komitetu sterującego, jeżeli danego kryterium dotyczy, i uzasadnienie komitetu sterującego również, jeżeli dotyczy. Końcowa ocena merytoryczna jest sumą punktów z oceny eksperckiej lub oceny komitetu sterującego, jeżeli komitet w danym kryterium oceniał. Bardzo ważna sprawa, pewnie Państwo już zdążyli się zorientować, w tym konkursie wkład własny wnioskodawcy nie jest dodatkowo punktowany, czyli wyłączna punktacja, ocena wniosku, która decyduje o zaszeregowaniu wniosku na liście rankingowej, jest to ocena merytoryczna bez dodatkowych punktów za wkład własny. Istnieją przypadki, że na przykład 2 wnioski lub więcej wniosków otrzymuje taką samą końcową ocenę merytoryczną. Wówczas o uszeregowaniu tych wniosków na liście rankingowej projektów pozytywnie lub negatywnie ocenionych decyduje
uzyskanie wyższej oceny w kryterium o większej istotności. Zgodnie z regulaminem kryteria o wysokiej istotności to strategiczny charakter projektu. Gdyby okazało się, że także i w tym kryterium wnioski mają tyle samo punktów, należy spojrzeć na punktację w kolejnym kryterium, czyli kryterium wartości naukowej. Jeżeli i w tym przypadku okazałoby się, że wnioski mają tyle samo punktów, to będzie decydowała wyższa ocena w kryterium przewidywane efekty ekonomiczne i społeczne projektu. Chciałabym Państwu jeszcze przypomnieć wskaźniki w projekcie, wskaźniki w programie Biostratek. Stanowią one załącznik numer 3 do regulaminu. Przypominam o nich dlatego, że proszę pamiętać, że muszą Państwo te wskaźniki dokładnie planować. Zarówno wskaźniki produktu, które są ważne na etapie realizacji projektu i tuż po zakończeniu realizacji, są one mierzone na podstawie raportów okresowych, w związku z czym Państwo będą się, mówiąc kolokwialnie, rozliczali z centrum z osiągnięcia tych wskaźników. Wskaźniki rezultatu są mierzone po zakończeniu programu, czyli po zakończeniu projektu w kontekście jednego projektu, a nie całego programu, ale przed upływem 5 lat i wskaźniki wpływu w trakcie ewaluacji ex post 5 lat po zakończeniu projektu na podstawie ankiet dostarczanych przez wykonawców. Zachęcam Państwa do zapoznania się z załącznikiem numer 3 do regulaminu, gdzie wszystkie wskaźniki są dokładnie opisane. Jeżeli Państwa wniosek znajdzie się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania i we wniosku w recenzjach znajdą się zastrzeżenia dotyczące zasadności kosztów realizacji projektu w co najmniej 2 recenzjach spośród 5, które stanowią podstawę końcowej oceny merytorycznej, podstawy końcowej oceny eksperckiej lub jeżeli centrum przeprowadzi wraz z komitetem sterującym programu analizę pod kątem kwalifikacji kosztów do właściwej kategorii oraz do właściwej fazy i rodzaju badań i z tych analiz lub z recenzji będzie wynikało, że mamy podstawę sądzić, że niektóre z kosztów projektu są zawyżone, centrum może zaprosić Państwa do negocjacji celem negocjowania kwoty dofinansowania. I już zupełnie na zakończenie mojej prezentacji mam dla Państwa takie 2 uwagi dotyczące wypełniania wniosków w systemie OSF. Przede wszystkim serdecznie Państwa zapraszamy do wczesnego rozpoczęcia wypełniania wniosków w systemie, dlatego że ten wniosek, który Państwo mieli w wersji PDF, który stanowi załącznik do regulaminu, no wiadomo, że nie w pełni, nie w 100% odzwierciedla to, co widać w systemie. Poza tym w systemie muszą Państwo wypełniać wniosek w prawidłowej kolejności, to znaczy najpierw wypełniamy informacje o wnioskodawcy, później o członkach konsorcjum, później wypełniamy harmonogram, wykaz aparatury, kosztorys. I to może sprawić Państwu pewną trudność, ponieważ system nie będzie chciał przyjąć pewnych informacji, dopóki nie wprowadzą Państwo wcześniej wymaganych. Dlatego rekomendujemy jednak rozpoczęcie wypełniania wniosku jak najprędzej i nie czekanie do ostatnich dni naboru. Jeżeli pojawiłyby się problemy z generowaniem załączników, na przykład nie pojawiałyby się polskie znaki, zanim skontaktują się Państwo z ośrodkiem przetwarzania informacji, który zajmuje się technicznymi aspektami wypełniania wniosku o dofinansowanie, prosimy spróbować zmienić przeglądarkę, bo to często jest problemem, tak naprawdę źródłem takich problemów. Zachęcam Państwa także do zapoznania się z naszą stroną, z zakładką programu Biostratek, 3 konkurs aktualności. Tam są wszystkie informacje, które zapewne Państwa na tym etapie interesują. W ciągu, myślę, kilku następnych dni, może tygodnia, umieścimy także w zakładce 3 konkursu programu najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami. Będą one również sukcesywnie uzupełniane. Także mam nadzieję, że to będzie dla Państwa pomocne w trakcie wypełniania wniosku o dofinansowanie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Teraz pani Sylwia Dąbrowa zajmie tutaj głos. Pani Sylwia jest przedstawicielem działu finansowego i przekaże Państwu te najważniejsze aspekty dotyczące tej kwestii finansowej.
Dzień dobry, nazywam się Sylwia Dąbrowa i postaram się Państwu w skrócie, mam nadzieję, przybliżyć wszystkie zagadnienia związane z systemem finansowania oraz rozliczania projektów w ramach programu Biostratek, konkurs trzeci. W planie prezentacji omówimy pokrótce przewodnik kwalifikowalności kosztów. Bardzo zachęcam Państwa do zapoznania się z nim. On jest dostępny na naszej stronie oraz stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Pokrótce opowiemy też, opowiem Państwu, jakie są zasady finansowania i jakie punkty najbardziej dla Państwa istotne są zawarte w umowie o dofinansowanie. Całkowitą wartość projektu dzielimy na koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane często. Mam nadzieję, że w Państwa przypadku akurat tak nie będzie. Skupimy się na kosztach kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane stanowi dofinansowanie projektu oraz wkład własny finansowy. Też Państwo też często zadają pytanie o wkład własny, o tym powiemy troszkę później. Natomiast proszę pamiętać, że wkład własny jest uzupełnieniem dofinansowania tak naprawdę, czyli wszystkie koszty kwalifikowane są pokrywane dofinansowanie oraz wkładu własnego. Wkład własny dzielimy na wkład pieniężny i rzeczowy. Pieniężne to są oczywiście środki finansowe, z których Państwo pokrywają koszty kwalifikowane w projekcie, natomiast wkład rzeczowy tutaj nie ma po prostu przepływu finansowego. Omówimy go troszkę później. Paragraf 10 warunków ogólnych realizacji projektu definiuje nam koszty kwalifikowane. Są to koszty, które spełniają łącznie następujące warunki. Po pierwsze i co najważniejsze, są niezbędne do zrealizowania celów projektu. Proszę o tym pamiętać. Są zgodne z kosztorysem projektu z uwzględnieniem paragrafu 4 ustęp 4 warunków ogólnych realizacji projektu. O tym też wspomnimy troszkę później. Natomiast ten paragraf mówi o tym, jakie zmiany mogą Państwo wprowadzać do kosztorysu bądź harmonogramu projektu, a które nie stanowią zmiany warunków umowy. Są zgodne z katalogiem kosztów zawartym w paragrafie 12 i 33 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O tym już wspominała koleżanka. Są zaksięgowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkową oraz zostały poniesione w terminach realizacji projektów wskazanych w paragrafie 2 umowy. O tym też wspominała koleżanka. Czyli Państwo mogą podpisać umowę z dniem dzisiejszym, natomiast realizacja projektu mogła rozpocząć się wcześniej, ale ten zapis w paragrafie 2 umowy są daty graniczne, czyli data rozpoczęcia realizacji umowy i data zakończenia. I wszystkie wydatki muszą być poniesione w tych datach granicznych. Wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatu. I jeszcze jedna ważna informacja. Poniesione koszty mogą być rozliczane zgodnie z zasadą memoriału. I to jest decyzja Państwa, czy Państwo rozliczają się kasowo, czy memoriałowo. My dopuszczamy obie formy. Koszty kwalifikowane dzielimy na koszty bezpośrednie i pośrednie. I teraz pokrótce je omówimy. W ramach kosztów bezpośrednich wydzielamy koszty, inne koszty operacyjne. Są to koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego pomocą. I mamy przewodnik kwalifikowalności kosztów przedstawia przykłady kosztów, które mogą być tutaj w tej kategorii rozliczane. Są to materiały, na przykład surowce, półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny. Jest to sprzęt, który co do zasady nie spełnia warunku środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości. Są to elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych i tym podobnych w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie. To jest również bardzo istotne. Koszty usług doradczych i usług równorzędnych, usługi obce, serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe, koszty uczestnictwa w konferencjach i związanymi z tymi delegacjami, z tym koszty delegacji, koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze oraz związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej. Tutaj uwaga, proszę te koszty zaplanować we wniosku o dofinansowanie. Koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, o ile Państwo taki rachunek wyodrębniony w ramach projektu mają. Koszty promocji projektu, publikacje, koszty strony internetowej, koszty audytu zewnętrznego, o których też troszkę później powiemy.
pod warunkiem, że audyt rozpoczął się po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z projektem. Uwaga, że istnieje możliwość rozliczania w kategorii OP kosztów wymienionych w kategorii O, jeżeli są one niezbędne i bezpośrednio związane z merytoryką projektu, a ich wartość została wiarygodnie określona. Przypominam, że nie jest to katalog zamknięty. Koszty, myślę, które Państwa z pytań, które do mnie spływają, wiem, że najbardziej interesują, czyli koszty wynagrodzeń. Koszty wynagrodzeń kwalifikowane są wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, czyli pracowników merytorycznych projektu. Są to pracownicy badawczy, techniczni, pozostali pracownicy pomocniczy i kierownik projektu oraz brokera technologii, w części w jakiej wynagrodzenia to są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem. W ramach kategorii W uznaje się za koszt kwalifikowalny pozapłacowe koszty pracy, czyli to, o czym już wspomniałam, koszty składek ZUS, właścicieli spółek i właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych proporcjonalnie do ich zaangażowania w realizację projektu. I tutaj też, jak Państwo zerkną do przewodnika kwalifikowalności kosztów, tam są przykłady opisane, w jaki sposób możemy wyliczać kwalifikowalne wynagrodzenie kierownika projektu, który na przykład prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach kosztów kwalifikowalnych mogą Państwo rozliczać także składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzenia personelu proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w projekcie. I są to na przykład nagrody, premie, dodatki, po spełnieniu również warunków określonych w przewodniku, który mówi o tym, że muszą to być dodatkowe koszty związane z wynagrodzeniem zaplanowane zgodnie z regulaminem wynagradzania w danej jednostce i regulamin jest stosowany w stosunku do wszystkich pracowników, a nie jedynie w stosunku do osób zatrudnionych nagle w ramach projektu. To nie mogą być dodatkowe koszty, które dotyczą tylko projektu, czyli stworzone jakby pod projekt, bo to też często są jedne z najczęstszych pytań. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, czyli zwolnienia lekarskie, jak najbardziej są wydatkiem kwalifikowalnym. Wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego, jeżeli mówimy oczywiście o etacie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz pracy oraz inne zgodne z przewodnikiem kwalifikowalności kosztów, do którego serdecznie Państwa odsyłam. Mamy różne rodzaje zatrudnienia osób w projekcie. Jednym z najczęstszych jest oczywiście umowa o pracę i oddelegowanie. Kiedy Państwo oddelegowują jakiegoś pracownika w ramach pełnego etatu, nie stanowi to problemu udokumentowania czasu pracy, chociażby który ten pracownik na pracę związane z projektem poświęcił. Natomiast kiedy oddelegowują Państwo pracownika do projektu w częściowym wymiarze etatu, powinni Państwo wskazać zakres obowiązków w ramach projektu i wydzielić część etatu. Ja Państwa uczulam jakby dokument rekomendowany przez centrum, to jest karta czasu pracy z opisem wykonywanych zadań oraz czasem wykonywanych zadań. Ponieważ kiedy przychodzi do Państwa kontrola, to na Państwu ciąży obowiązek udokumentowania, że dana liczba godzin oddelegowania została przepracowana w projekcie, a dana liczba godzin, która nie stanowi oddelegowania, została przepracowana w ramach normalnego etatu w danej jednostce. Więc ta karta czasu pracy nie powinna stanowić dla Państwa utrudnienia, ale dokument pomocniczy. Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło jest jak najbardziej dopuszczalna forma zatrudnienia, czyli w umowy cywilnoprawne. I tutaj dokumentami potwierdzającymi jest oczywiście rachunek, wykaz obowiązków w ramach projektu, to dotyczy oczywiście umowy zlecenia, oraz opis wytworzonego w ramach projektu dzieła w przypadku umowy o dzieło oraz protokół odbioru. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej mamy ewidencję czasu pracy z opisem wykonywanych zadań i również odsyłam do przewodnika, gdzie są przykłady, jak ten czas pracy czy stawkę godzinową pracy takiej osoby wyliczyć. W kosztach A mamy koszty aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych. I w ramach tej kategorii możemy rozliczyć koszty aparatury naukowo-badawczej oraz innych urządzeń służących celom badawczym oraz koszty wiedzy technicznej i patentów, co ważne, zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych. To oznacza, że to nie mogą być Państwa patenty, tylko muszą być patenty zakupione, jeżeli mówimy o patentach, od osób trzecich,
i wycenione. Jeżeli przy zakupie, jeżeli zakupione wartości niematerialne i prawne nie są wykorzystywane w 100% na potrzeby projektu i lub ich całkowity okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem realizacji projektu, kosztem kwalifikowanym są odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości danej wartości niematerialnej i prawnej. Czyli tutaj już nie stosujemy wartości kosztu zakupu, ale odpisy amortyzacyjne. Kosztem kwalifikowanym w związku z powyższym może być zakup finansowany w 100%, amortyzacja bądź odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej czy też innych urządzeń. I teraz przy koszcie zakupu lub wytworzenia aparatury urządzeń służących celom badawczym, kosztem kwalifikowalnym może być koszt, który dotyczy środka, który jest przede wszystkim, to co już mówiliśmy wcześniej, niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest bezpośrednio wykorzystywany do jego realizacji oraz będą spełnione łącznie następujące cztery warunki. Aparatura czy inne urządzenia nie stanowi dużej infrastruktury badawczej, zgodnie z artykułem 20 ustawy 2 ustawy o zasadach finansowania nauki. Tutaj mamy progi 500 tysięcy dla nauk ścisłych, inżynieryjnych i nauk o życiu oraz 150 tysięcy dla nauk humanistycznych i społecznych. Drugi warunek, środek trwały będzie włączony w rejestr środków trwałych podmiotu dokonującego zakupu. Trzeci, w części uzasadnienie wniosku o dofinansowanie projektu zakup został zaplanowany, ujęty w wykazie aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym wraz z merytorycznym uzasadnieniem. I czwarte, jednostka nie dysponuje aparaturą środkiem trwałym, który mógłby zostać użyty zamiennie. Jeżeli spełnione są wszystkie powyższe przesłanki, wykonawca wykazuje jednorazowo we wniosku o płatność zawartość zakupu lub wytworzenia aparatury. W przypadku amortyzacji kosztem kwalifikowalnym są odpisy amortyzacyjne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki. Czyli tak jak wcześniej, aparatura jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystana w związku z projektem oraz aparatura służy celom badawczym i jest ewidencjonowana w rejestrze środków trwałych podmiotów dokonujących ich zakupu. Czyli państwo mają możliwość rozliczenia tych odpisów i wyliczenia ich przede wszystkim. Kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu oraz proporcji wykorzystania środka przy realizacji projektu. Wartość rezydualna środka trwałego po zakończeniu realizacji projektu nie jest kosztem kwalifikowanym. Trzeci rodzaj rozliczania aparatury w projekcie oraz wartości niematerialnych i płatnych. Jest to odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej oraz innych urządzeń. Są to koszty ponoszone w ramach odpłatnego korzystania z aparatury. Tutaj mogą państwo rozliczyć, tak jak wcześniej, w zakresie niezbędnym oraz przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą. I tu mamy dwa rodzaje, jest to leasing operacyjny oraz leasing finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego kwalifikowane są tylko raty kapitałowe bez części odsetkowej oraz dodatkowych opłat, które są często naliczane. A w przypadku leasingu finansowego mamy kwalifikowane tylko odpisy amortyzacyjne. Kategoria G, z którą również pojawiają się duże wątpliwości, są to koszty gruntów i budynków. Koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu. To sformułowanie będzie się powtarzało i ono dotyczy tak naprawdę każdej kategorii kosztów. Natomiast w przypadku budynków mogą państwo rozliczać koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu objętego pomocą, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. Co ważne, to nie, projekty B plus R nie są projektami inwestycyjnymi. My nie finansujemy zakupu czy też wybudowania czegoś. Proszę o tym pamiętać. W przypadku gruntów są to koszty transferu handlowego lub rzeczywiście poniesione koszty kapitałowe. W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów. Dzierżawa gruntów, tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej oraz dodatkowych narzutów. Wieczyste użytkowanie gruntów, tylko raty użytkowania wieczystego bez części odsetkowej oraz amortyzacja budynku. W przypadku, gdy wykorzystywany budynek służy nie tylko celom projektowym, ale również innym celom, to oczywiście w odpowiedniej proporcji i też przez okres wykorzystywania budynku w ramach projektu.
Kategoria E są to koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Zwracam uwagę na zapis o merytorycznych pracach projektu. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych niezbędnych do wykonywania zadań projektowych, takich jak usługi prawne lub księgowe. Kategoria E uznawana jest do wysokości 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy badawczej oraz do wysokości 70% całkowitych kosztów fazy przygotowań do wdrożenia. Koszty ogólne są to koszty dodatkowe ponoszone w związku z realizacją projektu, których wielkości nie można jednoznacznie przyporządkować do projektu lub których przyporządkowanie do projektu wymaga zastosowania klucza podziału. My tutaj postaraliśmy się Państwu jakby przybliżyć kategorie kosztów. Są to na przykład koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty czynszu, sprzątania, ochrony pomieszczeń, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu, koszty utrzymania infrastruktury, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, niebadawczego, administracyjnego, technicznego i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni sposób związanego z realizacją projektu, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie, a także koszty urządzeń, sprzętu i materiałów biurowych i pisemniczych, usług drukarskich, koszty ubezpieczeń majątkowych. Koszty ogólne mogą być rozliczane, czy są rozliczane w ramach ryczałtu, natomiast mamy wzór, który przybliża nam wyliczanie wartości kosztów ogólnych. Proszę pamiętać, że są to progi maksymalne, czyli w fazie badawczej koszty ogólne rozliczane są ryczałtem jako procent od pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu z wyłączeniem kategorii E. Proszę o tym pamiętać. I koszty ogólne to jest 25% wszystkich kategorii kosztów oprócz kategorii E, czyli podwykonawstwa. W fazie przygotowań do wdrożenia stosujemy ten sam wzór, ale dodatkowo musi być spełniony drugi warunek, czyli te koszty nie mogą przekroczyć 15% wszystkich kosztów łącznie z kategorią E. Koszty ogólne rozliczane ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione, czyli wykonawca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako koszty ogólne. Kilka przykładów kosztów, które uważa się za niekwalifikowalne. Są to koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności, czyli poza tymi datami granicznymi, które są zawarte w umowie. Koszty niespełniające warunków kwalifikowalności określonych w zasadach, koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane, koszty poniesione niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oczywiście jeżeli te przepisy Państwa dotyczą, podatek od towarów i usług VAT, który w świetle prawa może być odzyskany. Tutaj też zwracam uwagę na zapis może być odzyskany. To nie znaczy, że VAT jest niekwalifikowany tylko wówczas, kiedy Państwo zwrócą się do Urzędu Skarbowego o odzyskanie VAT-u, ale jest niekwalifikowany w momencie, kiedy istnieje przesłanka do odzyskania podatku VAT. Grzywny, mandaty, kary finansowe, opłaty i odsetki karne, koszty audytu zewnętrznego, wydatkowania środków finansowych na naukę, jeżeli rozpoczął się on przed zrealizowaniem 50% planowanych wydatków związanych z projektem, a w przypadku leasingu podatek, marża finansująca, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne. Koszty kwalifikowane, składki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, składka na grupowe ubezpieczenie na życie, traktowane jako przychód pracownika opodatkowany, to są te rzeczy, których Państwo rozliczać w projekcie nie mogą. Dopłata do świadczeń medycznych, do okularów, koszty badań okresowych i wstępnych, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, korzystanie z samochodu służbowego, dodatki za znajomość języków, zaniepalenie i inne składki na PFRON. Czyli takie te koszty mogą występować w Państwa jednostce i są częścią wynagrodzenia pracownika, natomiast one są, nie są kwalifikowane w projekcie. Koszty niekwalifikowane, co oczywiste, nie mogą stanowić części ani całości wymaganego wkładu własnego. Wykaz źródeł finansowania wkładu własnego stanowi załącznik numer 5 do wniosku projektowego.
Beneficjent zobowiązany jest do formalnego udokumentowania wartości wniesionego wkładu rzeczowego, a wkład rzeczowy poddawany jest ocenie pod względem kwalifikowalności kosztów oraz celowości użycia w przypadku danego projektu. Tutaj mamy schemat, natomiast też uczulam, wkład własny, niezależnie czy finansowy, czy rzeczowy, on musi mieścić się w kategorii kosztów kwalifikowalnych. Możemy podzielić wkład własny na wkład pieniężny, czyli państwo deklarują jakąś wartość własnych środków finansowych, z których pokrywane będą koszty kwalifikowalne w projekcie, czyli to, o czym mówiłam wcześniej, uzupełnienie dofinansowania. Natomiast wkład rzeczowy, niepieniężny, tutaj nie mamy przepływu gotówki. Możemy podzielić na, co do zasady jest to wniesienie składników majątku lub pracy i mogą to być towary, materiały, surowce i tym podobne wniesione do projektu nabyte przed okresem kwalifikowalności o wartości potwierdzonej odpowiednim dokumentem. Ten wkład rzeczowy musi przede wszystkim mieć jakąś udokumentowaną wartość. Wartości niematerialne i prawne nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, to jest patenty, licencje, know-how, prototypy i tym podobne, wartość wkładu określa beneficjent na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub stawek obowiązujących na rynku. Ta wycena podlega też naszej ocenie. Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środka trwałego odnoszące się do okresu, czasu i proporcji wykorzystania danego środka przy realizacji projektu. Dopuszczamy również wkład wniesiony przez stronę trzecią i nie będącą jednocześnie członkiem konsorcjum realizującego projekt. I jest to nieodpłatna praca wolontariuszy, wartość wyliczona na podstawie czasu pracy i stawki godzinowej oraz nieodpłatne świadczenie usług, wartość wyliczona na podstawie stawek rynkowych również. Tak naprawdę fizycznie ten wkład wnoszony przez stronę trzecią w ramach projektu w kosztorysie jest ujmowany jako wkład danego konsorcjanta bądź lidera projektu. Natomiast wnioskodawca czy współwnioskodawca zawiera umowę, czy to z wolontariuszem, czy to z inną jednostką na nieodpłatne świadczenie usług bądź nieodpłatne użyczenie i taki wkład wnoszony jest przez danego, znaczy wnoszony jest przez stronę trzecią, natomiast w ramach realizacji w projekcie jest dokumentowany i rozliczany w ramach współwykonawcy czy wykonawcy projektu. W przypadku wniesienia przez beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu dofinansowanie ze środków NCBR nie może przekroczyć wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego. Wkład niepieniężny nie może przekroczyć wartości wkładu własnego. Wkład własny powinien być przede wszystkim skategoryzowany i mieć charakter nakładów kwalifikowalnych zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności kosztów. Podlega on ocenie merytorycznej pod kątem zasadności wniesienia do projektu. Podlega również to, co wspomniałam, ocenie finansowej pod względem prawidłowości, rzetelności i wiarygodności przeprowadzonej wyceny. Wycena wkładu niepieniężnego powinna być dokonywana przez rzeczoznawcę albo według wartości rynkowej, a beneficjent zobowiązany jest do formalnego udokumentowania wartości wniesionego wkładu rzeczowego. Wkład rzeczowy ocenia się pod względem kwalifikowalności kosztów oraz celowości użycia w przypadku danego projektu. Czyli w skrócie, musi być przede wszystkim merytorycznie uzasadniony, musi się mieścić w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu, a jego wycena musi być potwierdzona. Teraz kilka słów o umowie o dofinansowanie. Paragraf 9 ustęp 5 warunków ogólnych mówi nam o tym, że dofinansowanie przekazywane jest wykonawcy w transzach w formie zaliczek lub refundacji wypłacanych w wysokości określonej w harmonogramie płatności. Pierwsza zaliczka na realizację projektu w wysokości do 50% środków zaplanowanych w harmonogramie płatności na dany rok budżetowy wypłacana jest wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Natomiast kolejne zaliczki również w wysokości 50% środków zaplanowanych w harmonogramie płatności na dany rok budżetowy wypłacane są na podstawie złożonych przez państwa wniosków o płatność. Natomiast warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest rozliczenie w bieżącym wniosku o płatność co najmniej 70% wszystkich dotychczas otrzymanych zaliczek. Wniosek o płatność składany jest nie później niż do 31 października danego roku budżetowego. Jeżeli rozliczą państwo wcześniej 70% otrzymanej zaliczki czy otrzymanych wcześniej zaliczek, mogą państwo oczywiście złożyć ten wniosek o płatność wcześniej. Wniosek składany jest póki co w wersji papierowej i elektronicznej, w wersji Excel.
do opiekuna finansowego projektu. Mam nadzieję, że to się zmieni i że zacznie funkcjonować nowy system do czasu, aż państwo zaczną rozliczenia projektu. Do wniosku nie załącza się zestawienia poniesionych kosztów ani kopii dokumentów księgowych. Środki wypłacane są pod warunkiem dostępności środków na koncie centrum. To też ważna uwaga. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wymaganym terminie wykonawca zobowiązany jest do skorygowania harmonogramu płatności nie później jednak niż do 31 października danego roku. Czyli ten dzień 31 października to jest dla państwa dzień obowiązkowy złożenia wniosku o płatność, jeżeli nie złożyli go państwo wcześniej. Jeżeli do tego dnia nie złożą państwo tego wniosku, ponieważ nie mają państwo możliwości rozliczenia co najmniej 70% otrzymanych zaliczek, to wówczas składają państwo nową wersję harmonogramu płatności. Brak odpowiedniej korekty harmonogramu płatności może oznaczać utratę prawa do dofinansowania w wysokości niewypłaconych środków na dany rok bez zmiany rzeczowego zakresu zrealizowanego projektu. Czyli warto naprawdę o tym pamiętać. Wypłata zaliczki nie oznacza zatwierdzenia wniosku o płatność w zakresie rozliczenia kosztów. Tu mamy najczęściej popełniane błędy, które są we wnioskach o płatność. Wskazanie błędnego okresu, za który składany jest wniosek lub błędnej kwoty wnioskowanej do wypłaty. Na pierwszej stronie jest informacja wniosek o płatność, numer za okres. Tutaj podają państwo okres sprawozdawczy, którego dotyczy ten wniosek. Błędna kwota wnioskowana do wypłaty. Nagminnie się zdarza, że państwo wpisują na przykład 100% dofinansowania na dany rok. Zgodnie z umową mogą państwo zawnioskować o 50% dofinansowania na dany rok zgodnie z harmonogramem płatności. Wskazanie błędnego numeru rachunku bankowego. Często się zdarza, że państwo zmieniają rachunek bankowy. Oczywiście mają do państwa tego prawo, natomiast najważniejsza rzecz, należy nas o tym poinformować. Błędy rachunkowe. Wniosek wypełniany jest w pliku Excel. Plik Excel ma to do siebie, że zaokrągla. Proszę przeliczać jeszcze albo weryfikować te kwoty, które są w pliku Excel, ponieważ państwo rozliczają realnie poniesione koszty i zaokrąglenia o grosz czy o dwa grosze, które często dla państwa nie mają znaczenia, dla nas niestety znaczenie mają i my później tych pojedynczych groszy szukamy. Wykazana aparatura niezgodna z umową bądź niemożliwa do zweryfikowania. We wniosku o płatność wpisują państwo nazwę aparatury oraz numer pozycji załącznika. Załącznik z wykazem aparatury jest załącznikiem do umowy. Państwo często to zmieniają, znaczy wpisują jakieś nazwy, które dla państwa są tożsame, natomiast dla nas niekoniecznie. My musimy zweryfikować, czy aparatura, którą państwo wykazują we wniosku o płatność, jest zgodna z aparaturą, którą państwo wpisali do załącznika do umowy, więc proszę też o tym pamiętać. Jeżeli jakiekolwiek zmiany w aparaturze się pojawiają, należy je zgłaszać i aneksować. Brak wersji elektronicznej edytowalnej, plik Excel, która zgodnie z umową jest wymagana oraz wniosek złożony na niewłaściwym formularzu. Zmiany w umowie, o których wspominałam wcześniej, czyli zmiany, które za zmiany się nie uważa. Co to oznacza? Paragraf 4, ustęp 4 warunków ogólnych mówi nam, że mają państwo możliwość dokonania zmian, które nie wpływają tak naprawdę na zmianę warunków umowy i nie wymagają aneksowania. To znaczy, mogą państwo przesuwać koszty pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów nieprzekraczających 10% kwoty w ramach kategorii, do jakiej następuje przesunięcie. Zaraz omówimy to na przykładzie. Zastrzeżeniem, że koszty ogólne, które są rozliczane ryczałtowo, nie mogą zostać zwiększone. Zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań czy etapów harmonogramu wykonania projektu nie więcej niż o 4 miesiące przy niezmienionym terminie zakończenia realizacji projektu. Przesunięcie środków pomiędzy kolejnymi latami budżetowymi w harmonogramie płatności. Przesunięcie kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami czy etapami projektu do 20% kwoty dofinansowania z którego dokonywane jest przesunięcie przy zachowaniu dopuszczalnych poziomów intensywności pomocy publicznej. I tutaj mamy przykład. Partner B chce przesunąć środki z kategorii W do kategorii OP. Jaka jest maksymalna wartość, jaką może przesunąć? Czyli tak naprawdę wyliczamy 10% kategorii OP, bo do tej kategorii przesuwamy środki. 10% z kategorii OP
to jest 250 zł, możemy z wynagrodzeń, czyli z kategorii W, zabrać 250 zł, przesunąć do kategorii OP i jest to zmiana, której mogą Państwo dokonać, nie aneksując umowy. Przykład drugi. Partner B chce przesunąć środki z zadania 2 do zadania 1. Jaka jest maksymalna wartość, którą może przesunąć? Tu mamy budżet zadania 2 oraz budżet zadania 1. Przeliczamy wartość zadania 2, wyliczamy 20%. Kwotę 2800 zł możemy przesunąć do zadania 1 bez zmiany umowy. Co ważne, przesunięcia liczymy narastające od kosztów całkowitych przypadających na daną kategorię kosztów bądź na dane zadanie, nie zaś od kosztów danego partnera, który dokonuje przesunięć środków. Czyli patrzymy na budżet całościowy, patrzymy na budżet kategorii i budżet danego zadania, a nie na budżet kategorii przypadający na danego partnera czy budżet zadania przypadający na danego partnera. Projekt jest realizowany przez konsorcjum i my patrzymy na konsorcjum, czyli na całość budżetu, a nie na poszczególnych wykonawców czy współwykonawców. W przypadku, gdy narastająco na projekt na daną kategorię kosztów nie zaplanowano w projekcie żadnych środków, nie ma możliwości ponoszenia kosztów w tej kategorii, wymagany jest aneks. To jest ten wyjątek. Czyli nawet gdyby Państwo chcieli coś przesunąć, no tutaj nie jesteśmy w stanie obliczyć proporcji, czyli nie zaplanowali Państwo nic na przykład w kategorii E, a chcą Państwo nagle zlecić jakieś usługi, muszą Państwo aneksować, niezależnie od tego, jaką kwotę chcą tam Państwo przenieść. Przy dokonywanych przesunięciach koszty ogólne i poziom dofinansowania narastające na projekt nie mogą zostać zwiększone. Czyli proszę pamiętać o kosztach ogólnych rozliczanych ryczałtem, tutaj nie możemy zwiększyć intensywności oraz koszt poziom dofinansowania oczywiście nie może się zmienić. Przy przesuwaniu kosztów pomiędzy członkami konsorcjum dopuszczalne poziomy intensywności publicznej przyznawane poszczególnym podmiotom muszą zostać zachowane. Czyli też dopuszczamy przesunięcie kosztów, powiedzmy z zadania 1 konsorcjant X przenosi do zadania 2 do konsorcjanta Y jakieś środki, jest to dopuszczalne, natomiast proszę pamiętać o przeliczaniu poziomów intensywności, czyli te poziomy nie mogą być zachwiane. Przesunięć należy dokonywać w porozumieniu z pozostałymi członkami konsorcjum, którzy także we własnym zakresie mają możliwość przesunięć środków, aby narastająco nie przekroczyć progów dopuszczonych umową. To jest bardzo istotne, czyli jeżeli konsorcjanci przesuwają sobie sami środki, muszą o tym poinformować lidera, a lider musi nadzorować kosztorys projektu, żeby później nie było niespodzianki, że jednak gdzieś Państwo te progi przekroczyli, ponieważ te środki zostaną uznane za niekwalifikowalne. Przy planowaniu projektu rekomendowane jest ograniczenie liczby zadań, co ułatwi rozliczanie i sprawozdawanie kosztów. Audyt zewnętrzny. Projekty obejmujące badania naukowe lub rozwojowe, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 miliony złotych, podlegają obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 2 ustawy. Ustawy o zasadach finansowania nauki. Audyt jest kosztem kwalifikowalnym, jeżeli rozpoczął się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z projektem i nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem. Proszę pamiętać nie tylko o tych 50%, ale również o tych 80%, o których mówi ustawa. Oraz gdy kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu. Czyli nie mogą Państwo, audyt nie może się zakończyć po zrealizowaniu projektu i po złożeniu do nas sprawozdania końcowego. W przypadku przeprowadzenia audytu zewnętrznego sprawozdanie z audytu wykonawca przekazuje wraz z raportem końcowym. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do zaleceń wynikających z audytu i uwzględnić je w raporcie końcowym. Państwo składając do nas raport końcowy składają również sprawozdanie z audytu czy wyniki audytu. My to weryfikujemy i jeżeli były jakieś rekomendacje w audycie, mamy obowiązek sprawdzić, czy one zostały wprowadzone. Sprawozdanie jest równoznaczne z weryfikacją kosztów kwalifikowanych projektu, jeśli zweryfikowana została odpowiednia procentowa próba dokumentów księgowych wskazana w wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe. Ten dokument znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej. Tu mamy informację o tym, skąd biorą się progi 50- i 80-procentowe.
dokument wytyczny dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe, znajdujący się na naszej stronie, informuje nas, określa rekomendacje centrum, minimalny zakres audytu, wyłącznie w odniesieniu do części finansowej audytu. Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowanych na naukę. Rozliczanie i dokumentowanie kosztów. Koszty powinny być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem finansowym i merytorycznym. Państwo składając do nas wnioski o płatność, na tym etapie wykazują tylko koszty. My nie mamy możliwości weryfikacji Państwa dokumentów. Natomiast proszę pamiętać o tym, że audyt weryfikuje dokumenty oraz kontrole, które zdarzają się na projekcie, więc uczulamy, aby dokumenty finansowe były właściwie opisane, aby można je było przyporządkować do danej kategorii i do danego zadania w projekcie. Wykonawca oraz współwykonawcy zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych. Wykonawcy nie zobowiązani do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji księgowej na podstawie obowiązujących przepisów mają obowiązek ewidencjonowania dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją projektu. Czyli nawet jeżeli Państwo nie mają obowiązku prowadzić ewidencji w ramach normalnej, bieżącej działalności jednostki, to na potrzeb projektu muszą Państwo taką ewidencję stworzyć. To może być plik w Excelu. My nie narzucamy Państwu żadnego wzoru, natomiast należy pamiętać, że ta ewidencja ma na celu powiązanie wydatków, które Państwo mają w projekcie, z dokumentami finansowymi, które Państwo rozliczają. Jednostka i kierownik projektu zobowiązani są do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowanych z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz przy braku konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu w związku z wykonywaniem umowy. Tutaj też zachęcam Państwa do wzorów dokumentów, które są na naszej stronie. Ten zapis jest mocno doprecyzowany w umowie, którą Państwo podpisują. Wszystkie wykazane w rozliczeniu koszty muszą być faktycznie poniesione i opłacone w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, nie później niż na dzień złożenia raportu końcowego. Czyli jeżeli Państwo składają wnioski o płatność, mogą się Państwo oczywiście rozliczać na zasadzie memoriału, natomiast przy raporcie końcowym oczywiście wszystkie koszty już muszą być poniesione. Mają Państwo 60 dni na złożenie raportu końcowego i do tego dnia wszystkie dokumenty finansowe rozliczane w projekcie muszą zostać opłacone. Decydująca w przypadku kwalifikacji kosztu pod względem terminów jest data wystawienia księgowania dokumentu. Dowodem poniesienia kosztu jest wystawiona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej. Wszystkie oryginały dokumentów księgowych dotyczące ponoszonych kosztów bezpośrednich muszą być prawidłowo opisane tak, aby widoczny był ich związek z realizowanym projektem, czyli to, o czym już wspomniałam. Powinien być numer umowy, numer zadania bądź etapu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w ramach którego koszt został poniesiony, a także kwota kwalifikowana w odniesieniu do danego zadania czy etapu oraz kategoria kosztu. I to na ten moment wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tym wystąpieniem zakończymy pierwszą część dzisiejszego spotkania. Zapraszamy Państwa na małą przerwę, żeby odetchnąć i przemyśleć to wszystko, co zostało tutaj powiedziane.